Hej kochani, tu Ewa, witajcie na kanale Selen. Dzisiaj mam dla Was wodę niegazowaną o smaku jabłkowym od Smurfów, poszukiwaczów zaginionej wioski. Jak wiecie, jest to nowość. Dajcie znać, czy już może widzieliście i macie swoje butelki. Także zapraszam Was na króciutką recenzję i pokaz, co jest w środku tutaj tych niespodzianek. Kochani, na sam początek pokażę Wam, co mamy na naszej butelce, co możemy się ciekawego dowiedzieć. Na samej górze mamy informację, że nasza woda jest na bazie wody mineralnej. Jest oczywiście sokiem z owoców i witamin oraz bez substancji konserwujących. To bardzo ważna informacja. No a później, jak spojrzymy odrobinę w dół, mamy nasz tytuł Smurfy, poszukiwacze zaginionej wioski. Obok mamy dużą postać, na dole mamy troszkę mniejsze i mamy informację, że każda butelka zawiera figurkę 3D. No i to jest oczywiście Sonic jabłkowy, jak widzimy jest jabłuszko i jest nasza niespodzianka. Jak widzicie, jest to sonik niegazowany o smaku jabłkowym, woda mineralna, sok owocowy, witaminy i mamy informację, że możemy otworzyć tutaj na samym dole. Co mamy jeszcze? Mamy informację, że 100 ml produktu dostarcza nam 37 kilokalorii. Z tyłu mamy oczywiście informacje odnośnie składników, wartości odżywczych produktu, odnośnie przechowywania. Widzimy również, że nasza buteleczka ma 500 ml i że możemy ją znaleźć w sklepie Biedronka. No dobra, to co? Pokażę Wam, jakie mamy niespodzianki 3D w środku każdej buteleczki. No to zabieramy się za otwieranie. Skoro była informacja, żeby otworzyć tutaj, no to otwieramy. I uwaga, ciągniemy, ciągniemy. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze w górę. I tutaj już prawie mam naszą niespodziankę. Zobaczcie, i łatwo tutaj można ją wyciągnąć. Widzicie? Jest taka po prostu, jest przestrzeń na tą właśnie niespodziankę. To co? Otwieramy naszą niespodziankę. A, troszeczkę ciężko i jest. Zobaczcie, czyżby to był nasz Gargamel. Mamy ulotkę i oczywiście naszego Gargamela, którego można sobie powiesić. Już Wam daję zbliżenie. Zobaczcie, tak się prezentuje nasz Gargamel. Chyba ma jakiś plan, widzicie? Tutaj ma łapki po prostu złożone, więc pewnie knuje coś nowego. Jak Wam się podoba taki Gargamel? Dajcie znać w komentarzach. No to zabieramy się za kolejną buteleczkę i otwieramy, żeby dostać się do naszej niespodzianki 3D ze Smurfów. Najnowszej części poszukiwacze zaginionej wioski. No i mamy, prawie się udało, jest! Ok, no to otwieramy. I uwaga, ciekawe co tam będzie. O, słuchajcie, mamy powtórkę. Znowu Gargamel, no nie wierzę. Dwie takie same figurki pod rząd, czy to możliwe? No nie, troszeczkę się zaskoczyłam, bo myślałam, że pokażę Wam nieco, no, oryginalne i inne od siebie figurki. No ale dobra, może w kolejnej, trzeciej butelce będzie coś innego. No, to może tym razem nam się poszczęści i nasza trzecia buteleczka będzie miała innego bohatera. No to byłyby jaja, gdyby była trzecia taka sama figurka. Trzymajcie kciuki, żeby tak nie było, no bo to naprawdę byłoby coś dziwnego. No to otwieramy. Jest nowa figurka! Słuchajcie, czyżby to była Ciamajda? Jak myślicie? Nie jestem pewna, czy to właśnie jest Ciamajda. Dajcie mi koniecznie znać, jak myślicie, bo troszeczkę jest to zagadkowa sytuacja. No okej, to chowamy naszego Smurfa do trzeciej butelki, a bierzemy czwartą, ostatnią, którą mam dla Was. No i czekajcie. Mam nadzieję, że będzie kolejna inna figurka, no bo chciałabym Wam pokazać ich jak najwięcej. W tym przypadku mam cztery, ale zobaczymy, może nam się poszczęści i będzie inna figurka niż dotychczas. Uwaga! I otwieramy. I... No nie...
Zobaczcie. Mamy znowu powtórkę. No jak to się mogło stać? No cóż, no kochani, mam tylko takie 4 buteleczki, ale już niebawem na kanale pokażę Wam kolejne, ponieważ czekam, aż pójdę właśnie po kolejne nasze soczki. Także wtedy Wam pokażę całą już kolekcję, którą uda mi się zebrać. No a tymczasem niestety tylko 2 figurki mogę Wam pokazać, ale dajcie znać, rozstrzygnijmy wspólnie, czy to właśnie jest Ciamajda, czy może inny smerfuś. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Kochani, to wszystko na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy macie już swoją kolekcję smerfów z najnowszej kolekcji? No i oczywiście, jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie lajka. Jeżeli macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach. Tak jak już Wam powiedziałam, niedługo pokażę Wam resztę smerfów z kolekcji. Także jeżeli chcecie właśnie móc zobaczyć ten filmik, koniecznie kliknijcie subskrybuj, żeby właśnie móc go niedługo zobaczyć w Waszych subskrypcjach. No a my widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!